całe swoje życie chciałem tworzyć. Cokolwiek to było, czy rysować, czy muzykować, czy w tym przypadku tworzyć strony internetowe, programować. I zaczęło się to od podstawówki i do tego czasu, i mam nadzieję, że w przyszłości chciałbym programować i tworzyć strony internetowe, pracować dla różnych firm, może nawet stworzyć swoją własną firmę. To nie jest taka sztywna lekcja, że siedzimy i przepisujemy stricte kod czy coś w ten deseń, tylko nauczyciel naprawdę najpierw wyłoży nam tą teorię, ale później pokaże nam, jak najprościej daną rzecz zrobić. Poza tym właśnie nauczyciel był taki bardzo komunikatywny i lubił właśnie tak bardzo towarzysko podejść do ucznia. Nasze dni spędzone w Niemczech były podzielone na, można powiedzieć, dwa etapy. Pierwszy z nich była nauka. Trwała ona mniej więcej 5 godzin, 6 godzin od rana do popołudnia, a kolejna część dnia była zwiedzana albo na zwiedzanie całego miasta, które jest piękne, albo na spotkania. Cel był jeden, nauczyć się czegoś więcej niż tego, co robiliśmy w szkole i żeby dostać certyfikat, aby w późniejszym życiu dało nam to jakieś profity. Wśród wielu projektów, które realizujemy, na uwagę zasługuje projekt Nauka Dziś, Praca Jutro, dzięki któremu nasi uczniowie mogą poznawać sposoby kształcenia, ale również różne miejsca pracy, sposoby nabywania wiedzy w Niemczech. Nasi uczniowie uczestniczą w stażach zawodowych i dzięki temu zdobywają ogromne doświadczenie. W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych już od lat organizujemy projekty międzynarodowe. Ten projekt po raz pierwszy był organizowany dla informatyków. Miał na celu poszerzenie ich wiedzy informatycznej i uważam, że projekt nam się udał. Uczniowie bardzo dużo wynieśli na zakończenie projektu zarówno WBS Training AG, jak i Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych wystawili uczniom certyfikaty. Od 25 lat nasza szkoła współpracuje ze szkołą w Niemczech, w Essen. Wymiana polsko-niemiecka trwa corocznie. Nasza młodzież wyjeżdża do Essen i młodzież z Essen przyjeżdża tutaj do Gliwic po to, żeby poznawać naszą kulturę, żeby poznawać zabytki, żeby dowiadywać się, jaka była nasza wspólna historia, ta dobra i niestety też również ta zła. W tym roku podpisaliśmy umowę z drugą szkołą w Niemczech, tym razem w Wuppertalu, jest to również szkoła zawodowa. No i mamy wielkie nadzieje na to, że ta współpraca będzie również kwitła. My z tą szkołą współpracujemy już czwarty rok, ale to podpisanie umowy nastąpiło dopiero teraz. Zwiedzaliśmy ogólnie Drezno, to co tam było, poznawaliśmy czasem kulturę i jakoś się tam zaklimatyzowaliśmy w tym, że po prostu nie jest tam, było to dla nas obce środowisko, a my po tych dwóch tygodniach mogliśmy się tam czuć, jakbyśmy tam mieszkali od dłuższego czasu. Poza samym przygotowaniem językowym z języka niemieckiego i angielskiego mieliśmy też zajęcie z panią pedagog na temat tego, jak radzić sobie ze stresem, bo nie oszukujmy się, ale właśnie wyjazd za granicę może być taką sytuacją dość stresową, jeśli nikt wcześniej nie wyjeżdżał, czy tak samo jeśli nie potrafimy albo nie czujemy się pewnie mówić w obcym języku, to właśnie te rady mogły nam jakoś pomóc, żeby sobie poradzić z tym stresem. Dodatkowo jeszcze to, co było z panią pedagogą, czego się dowiedzieliśmy. Nie wszyscy się też znaliśmy, ponieważ to była pierwsza klasa, jeszcze ja uczniowie z drugiej i trzeciej. Nie znaliśmy się, więc pani pedagog nam mówiła, jak wszyscy razem mamy być zbitą grupą, żeby byliśmy wobec siebie koleżeńscy, no i żeby po prostu byliśmy szczęśliwi tam, że pojechaliśmy. Przede wszystkim dał uczniom klas informatycznych możliwość poszerzenia swoich wiadomości z zakresu informatyki, tworzenia stron internetowych. Uczniowie wyjeżdżając do Drezna na szkolenie informatyczne z zakresu tworzenia stron poszerzali swoją wiedzę nie tylko z zakresu informatyki, ale też przede wszystkim z zakresu języka angielskiego i niemieckiego. Całe szkolenie odbywało się w języku angielskim,
a po południu, w tak zwanym czasie wolnym od zajęć, uczniowie mieli możliwość posługiwania się językiem niemieckim, czy to chodząc na zakupy, czy na spacery, czy też spędzając czas na starówce, w kawiarenkach na starówce. Musieli coś zamówić, kupić, zapytać o drogę, o cenę. Było to dla nich nowe doświadczenie. Zobaczyli, jaki jest cel nauki języka niemieckiego. Poszerzyli swoje wiadomości, przede wszystkim z zakresu języka technicznego, z angielskiego i oczywiście wiedzę z zakresu informatyki. W projekcie wzięło udział 15 uczniów, 14 chłopaków i jedna dziewczyna, dlatego że w naszej szkole dziewcząt na kierunkach informatycznych jest ciągle niestety mało. No, jeszcze był dla nas taki nauczyciel, że mówił na jak najprostszym języku, jak najprostszym angielskim, że mogliśmy to wszystko zrozumieć. I dodatkowo przed projektem, przed wyjazdem mieliśmy tutaj z panią język niemiecki, uczyliśmy się o ich kulturze i takie podstawowe zwroty, żeby wiedzieliśmy, jak się porozumieć w sklepie, albo jak się nam coś stanie i nie będziemy wiedzieć, gdzie, jak trafić do naszego hostelu. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych to szkoła z tradycjami. 70 lat obchodziliśmy w tym roku, bo tyle lat szkoła istnieje już właśnie w Gliwicach. Wcześniej znana jako Gliwicka Kolejówka, w 2002 roku została przemianowana na Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych i stała się kuźnią młodych informatyków. Ale historia zatoczyła koło i teraz kształcimy również młodych kolejarzy, tym razem w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych to nie tylko technikum, ale również liceum ogólnokształcące sportowe, które uczy w klasach piłki ręcznej dziewcząt i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Poza tym w naszym zespole jest internat międzyszkolny i szkolne schronisko młodzieżowe Ślązaczek.